No i, no i oczywiście nagroda, nagrodą jest tutaj zabawa, przyjeźdźcą, tam nie ma lepszej nagrody dla dziecka. Oczywiście szkolenie odbywa się też na zasadzie zabawy. Czasami ludzie niezorientowani zadają pytania policjantom, szczególnie policjantom klub do wyszukiwania zapachu narkotyków, czy też czy są, że tak powiem, jak to ująć, machają, one, czy podali im się narkotyki. Oczywiście dużą totalną, bo na przykład w przypadku pana materiału wychowego to nie byśmy lokalnym strategiem na przykład. Nie? Także absolutnie szkolenie wyłącznie podczas zabawy. Piłeczka, koseczka, jakieś miejsce zabawka upatrzona przez piłka. I on to robi naprawdę dla zabawy. To są się szczególnie łagodne, szczególnie dobre charaktery i szczególnie tutaj dobre musimy na podanie wypadkowe. Zresztą to, że to wspaniałe, że ja tym takiem wodzi, to jest piękne śliczki. Pani Anglika to była to jest tam dwóch przewodniczących służb. Teraz będziemy nie udzielać drugą z naszych koleżanek. Proszę pani Anglika, o ile mi wiadomo, zajmuje się również sami propiącymi. Także pełna na oku terenie. Właśnie przechodzą przez park. No i tak sobie idą, chyba nie niczego nie spodziewają. Absolutnie. Nagle zostają napadnięte przez niebezpiecznego przestępcę, który właśnie uciekł. Policjant napadnięty, potrzebuje pomocy. Pomoc została wyzwana. I w tej chwili idzie przewodniczący przestępca. Tutaj przestępca się schował. Nie popadają do mnie uwagi. Telegroma chowa na wioty, prawidłowo zrobił, nie podnie go prawidłowo. Jego prawidłowo pierwsza kontrola. Drugi wykrył niebezpiecznego przestępcę, który napadł na policjantkę. No nie przecież państwo widzą, bo część dzieje się za namiotem, ale generalnie słyszymy szczekanie. Jeśli czeka, nie atakuje, jeżeli napastnik się nie rusza. On do tej pory tam jest online, ale ten przestępca tam jest. I w tej chwili będzie konwój. Przez tą wojnę będzie rozdwojenie przestępcy. Właśnie odrzucił niebezpieczny przedmiot. I za chwilę będzie, proszę państwa, no zapakowany do radiowozu i wywieziony w osobne miejsce. No patrzą, że policji nie oczywiście odbierze zatrzymanego przestępcę pod przewodnikiem. Męski patrol policji. Patryk! Pieski należą do środków przymusu bezpośredniego. Podobnie jak pałki służbowe. A nawet będzie, jest to bardzo dobrze sprawdzony człowiek innego bezpośredniego. Niezwykle dobrze oddaje swoje przyjęcie. Ale to tylko po prostu nie mówię, proszę państwa, bo ja nie powiem. Tak, panie przewodniczący, jest cały stan walenczy. On jest jeszcze powiedzony bardzo dużo ręką. Co myśl? Bardzo dobrze jest sprawdza sytuację ekstremalną, dlatego chcę przed państwem pokazać swoje umiejętności. Za moment. On jest w tej chwili, powiedzmy sobie takim, wyobraźmy sobie na siebie, w tej chwili razem z przewodnikiem patrolu, idą, patrolują. Takie zakazy wykazywaliśmy kilka lat temu. Będziemy mieli na strażniku, który w taki sposób teraz. Zatrzymania trafnych jest, a będzie się założona jest blokada pod Gina, podczas postawienia radiowozu, podczas drogi A8, tak to mówimy, a także zostali oddani na pod, co się z tym stawi, że jako się rozpłaca, to są najczęściej takie roli występują.
I za chwilę na dzień na 5 czerwca. Oni też włączyła sygnalizację, a więc powinien się zatrzymać. Jeszcze jest bardziej dziwnym osobnikiem w środku. No i co on robi? Chce ominąć chyba blokadę, nie? Czy jeszcze nie? To będzie. Stąd będę zaczynać. W tej chwili policjant zostaje zaatakowany przez niewłaściwie tego przestępcę. Zabrana mu zostaje broń. I będzie uciekał.